Startuje Collegium Intermarium, wyjątkowa uczelnia, która będzie kształcić Polaków oraz różnych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie prawa i nie tylko w tej dziedzinie, w duchu kontrrewolucji. Projekt wyjątkowy. O celach i stopniu realizacji tego projektu w rozmowie z doktorem Filipem Furmanem. Zapraszam. Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam szanowni państwo w programie W imię zasad, który dedykowany jest Instytutowi Ordo Iuris. A dzisiaj moim gościem pan dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris i wykładowca Collegium Intermarium. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Rozmawiamy, szanowni państwo, w dniu wyjątkowym, można powiedzieć, dla polskiej nauki i perspektyw w ogóle dla Polski w Europie Środkowo-Wschodniej, piątek, który rozpoczyna de facto działalność Collegium Intermarium, wyjątkowej uczelni, która ma otworzyć właśnie taką kontrrewolucyjną perspektywę dla nauki w Europie Środkowo-Wschodniej. Pan dr Filip Furman jest jedną z osób, która będzie uczestniczyć w tym procesie i nauczania, i też zarządzania, jak rozumiem, Collegium Intermarium. Panie doktorze, dzisiaj odbywa się konferencja Collegium Intermarium, miejsce prawdy w czasach cancel culture. O tym też będziemy rozmawiać, ale najpierw prosiłbym pana o kilka słów, jak wygląda całe przygotowanie do startu w pracy Collegium Intermarium. Wszystko już gotowe, będą studenci kształceni, można zaczynać? Można zaczynać. Bardzo dziękuję też za to przedstawienie. Rzeczywiście poza działką dydaktyczną w Collegium Intermarium zajmuję się także wydzielonym pionem badawczym, który jest zorganizowany w centra badawcze. Tak by od samego początku nasza uczelnia brała udział aktywny w dyskursie publicznym i polskim, i międzynarodowym, stricte w dyskursie naukowym, poprzez właściwe publikacje, poprzez organizację wydarzeń naukowych, poprzez podejmowanie wspólnych badań zarówno wewnątrz uczelni, jak i we współpracy z innymi uczelniami. I zaczynać oczywiście można, będziemy zaczynać 1 października, jak na wszystkich innych uczelniach, otwarcie roku akademickiego. Ilu jest studentów teraz na uczelni? Zaczyna naukę. Licząc, nie zajmuję się kwestiami stricte administracyjnymi, więc co do jednego nie jestem w stanie panu redaktorowi powiedzieć, ale licząc wszystkie kierunki, które teraz uruchamiamy, to jest to około 150 osób, które już w tym semestrze wystartują jako studenci Collegium Intermarium. Liczymy, że już od przyszłego semestru, bo wystartuje też szereg kolejnych kierunków podyplomowych, już od przyszłego semestru ta liczba się powiększy, a od przyszłego roku, no to daj Panie Boże, ogólna liczba także studentów prawa, także studentów innych uruchomionych kierunków magisterskich jeszcze wzrośnie. Bo w tym momencie startujemy z kierunkiem prawo, który jest naszym kierunkiem wiodącym, sztandarowym. Właśnie, panie doktorze, proszę kilka słów, dlaczego to prawo jest w ogóle potrzebne? Można powiedzieć, jest już dużo uczelni prawniczych dzisiaj w Polsce, prawników też nie brakuje. Dlaczego potrzeba, żeby byli prawnicy i w tym duchu kontrrewolucyjnym dzisiaj kształceni? Jest bardzo dużo uczelni, również na wielu uczelniach, w tym na uczelniach państwowych, prawo jest kierunkiem takim obleganym pod względem ilościowym, żeby nie powiedzieć pod względem masowym. Z pewnością patrząc na dochody uczelni, to prawo jest jednym z najważniejszych kierunków. No, czy jednak prawo, misja prawnika, publiczna misja prawnika i odpowiedzialność tego zawodu nie jest zbyt wysoka, żeby kształcić tych przyszłych adeptów tej dziedziny na studiach masowych, a w związku z tym nawet z przyczyn samej formy, abstrahując od treści i od jakości wykładania, nawet z przyczyn samej formy, no niedostatecznych, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy. No, ale z tą treścią też chyba jest problem, przynajmniej biorąc pod uwagę liczne wyroki w takich sprawach jak sprawa Nergala i tak dalej, widzimy jednak pewną dominację tej, no nie chcę mówić neomarksistowskiej ideologii w sądach, ale chyba trochę tak jednak jest, jak rozumiem Collegium Intermarium chce to zmieniać. Oczywiście i to jest główna przyczyna. Po pierwsze to jest system dydaktyczny, który koncentruje się na studencie. To jest uczelnia z założenia elitarna, której warunkiem też były egzaminy wstępne. Więc wiemy już w tym momencie, że przyjęliśmy ludzi bardzo ciekawych, od których sami mamy nadzieję się również uczyć. Ludzi, którzy chcą uczestniczyć w świecie, nie tylko chcą po prostu skończyć studia, tylko sami czują już w tym momencie jako ludzie młodzi pewnego rodzaju odpowiedzialność.
I to nas odróżnia. Odróżnia nas też rozwinięty system tutoringu, czyli rozwiniętej relacji mistrz-uczeń. To, czego, co było na klasycznym uniwersytecie, na prawdziwym uniwersytecie średniowiecznym, kiedy nauka europejska kwitła i zaczęła dominować pozostałe regiony świata pod względem naukowym, to przywracamy, tę relację mistrz-uczeń. I na czym to będzie polegało w praktyce, ten system tutoringu? W praktyce będzie polegał na tym, że wiodący wykładowcy będą mieli przydzieleni po jednym, może maksymalnie po kilku studentów, na których będą takim przewodnikiem, zarówno w świecie akademickim, jak i w świecie zawodowym, taką osobą, która może dalej wspomóc tego człowieka w jego rozwoju osobistym i w rozwoju także jego kariery. Chodzi o to, że oferujemy no, pewnego rodzaju ofertę rozszerzoną. To nie są po prostu studia, które dadzą papier, ale to są studia, które mają ambicje dać także możliwości zawodowe, rozwój intelektualny w innych dziedzinach, wreszcie kontakty zawodowe, które też są istotne, jeśli chcemy, żeby później z sukcesem te osoby uprawiały swój zawód. Jeśli chodzi o treść, bo o tym Pan wspomniał, a ja bym chciał przynajmniej krótko do tego się odnieść, to my przede wszystkim odwracamy chronologię systemu edukacji prawniczej. Tak jak na normalnych uczelniach, normalnych w cudzysłowie prawniczych, studenci kształcą się w dziedzinach szczegółowych i w zasadzie od tego zaczynają, a podstawy aksjologiczne, podstawy wartości, czy wreszcie podstawy filozoficzne są gdzieś tam na samym końcu potraktowane po macoszemu, no bo gdzieś to musi być, więc w ostatnim semestrze ostatniego roku upchniemy to. My uważamy wręcz odwrotnie. Człowiek po pierwsze musi wiedzieć, czemu służy jego praca, jak on kontrybuuje do społeczeństwa, jak on kontrybuuje do wartości takich jak sprawiedliwość, takich jak prawda. Właśnie dlatego rozpoczynamy już na pierwszym roku zajęcia z filozofii, zajęcia z etyki, zajęcia formacyjne jako takie. Jak rozumiem, jest taka dosyć konkretna nadzieja, że w ten sposób uformowani prawnicy będą bardziej odporni na te dominującym jednak dzisiaj w środowisku prawniczym no, ideologię neomarksistowską, o której wcześniej wspominałem. Tak, liczymy też, że dzięki temu lepiej i łatwiej będą przyswajać później szczegółową wiedzę prawniczą, dlatego że będą znali odpowiedź na bardzo ważne pytanie, które zadaje sobie każdy, kto uczestniczy w procesie nauki jako uczeń czy jako student, czyli po co się tego uczę. To będą ludzie, którzy od razu będą wiedzieli, po co się tego uczę, więc myślę, że mam taką nadzieję. Sprawdzimy to w praktyce. Tak jak mówię, niestety dawno nikt tego nie robił, choć leży to u fundamentu idei uniwersytetu, więc mamy nadzieję, że jest to także recepta na sukces edukacyjny tych młodych ludzi. Wspominał pan doktor wcześniej o tych kontaktach i umożliwianiu studentom szerokich kontaktów. Kolegium Intermarium działa w całej, tak naprawdę jest adresowane do całej przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej, ale przecież ma wielu wykładowców i z Europy Zachodniej, a także zza oceanu. Gdyby mógł pan doktor kilka słów właśnie o tym międzynarodowym charakterze Kolegium Intermarium powiedzieć. Oczywiście, jeśli chodzi o wykładowców, bo to same te ich nazwiska dadzą państwu obraz pewnego kontekstu, no to poza utytułowanymi już teraz znanymi nam prawnikami, także z Ordo Iuris, jak dziekan Wydziału Prawa, adwokat dr Bartosz Lewandowski, to są takie osoby jak dr Gregor Pupping, wieloletni wykładowca Uniwersytetu w Strasburgu, dyrektor European Center for Law and Justice, to jest księżna Ingrid Deter de Franco, pan profesor prawa międzynarodowego, osoba niezwykle utytułowana, profesor i wykładowca na wielu uniwersytetach o najwyższej światowej renomie, bo to jest osoba, która studiowała i pracowała w Sztokholmie, w Paryżu, w Turynie, w Oksfordzie, doradzała w kwestiach prawa międzynarodowego papieżowi, świętemu Janowi Pawłowi II. To jest, patrząc też na osoby z nauk społecznych i politycznych, to jest na przykład pan profesor Stephen Baskerville, wybitny naukowiec w dziedzinie nauk politycznych i społecznych, który wykładał i w Europie, i w Stanach, ostatnio w Patrick Henry College. Tu można by wymieniać. Poza tymi osobami, które u nas wykładają, no to jest też współpraca międzynarodowa, ale to są też osoby, które będą rozszerzać studentom horyzonty poprzez wykłady gościnne. Na przykład takie, jakie odbywają się
już dzisiaj, podczas naszej konferencji, bo tak jak pan wspomniał, dzisiaj mamy inaugurację. Do tej konferencji, panie doktorze, zaraz jeszcze przejdziemy. Ja w tym momencie chciałbym wszystkich naszych widzów, którzy słyszą już o całym tym charakterze i szerokości Kolegium Intermarium, zachęcić wszystkich widzów do wspierania tego projektu Kolegium Intermarium. Można to zrobić wchodząc na stronę Kolegium Intermarium, tam wszystkie te informacje są rozpisane i oczywiście zachęcam także do wspierania portalu PCH24. Można to robić, zwłaszcza pobierając najnowszy e-book naszego portalu Władcy Nowego Świata. Wszystkie szczegóły rozpisane pod tym nagraniem. A panie doktorze, zanim przejdziemy jeszcze do dzisiejszej konferencji, krótkie pytanie o zakres działalności działu PR Kolegium Intermarium. Pytam o to w kontekście tych wszystkich lewicowych ataków, jakie są przypuszczane już od wielu miesięcy na projekt Kolegium Intermarium, czy w Gazecie Wyborczej, czy w OKO.press, czy w innych różnych mediach. Niezliczona ilość artykułów dezawuujących działalność Kolegium Intermarium. Jak sobie z tym zjawiskiem, z tym problemem uczelnia zamierza radzić? No cóż, ja myślę, że najlepiej świadczyć o nas będą osoby, które są i uczestniczą w naszym projekcie. Są wybitni specjaliści ze środowisk konserwatywnych, ale generalnie specjaliści, więc to nie jest po prostu to, w co narracja lewicowa próbuje nas wepchnąć, czyli jakiś tam sobie uniwersytet o określonym profilu. To jest uniwersytet, którego zadaniem, celem też takich ma wykładowców jest poszukiwanie prawdy. Więc jeśli trafia do nas osoba również o jakby, nazwijmy to, innych przekonaniach, innym profilu, no to my chcemy z nią dyskutować i my chcemy poznać jej perspektywę. Mi się wydaje, że są pewnego rodzaju rzeczy, prawdy obiektywne, do których należy dojść. Więc uczelnia, pańskim zdaniem, będzie niejako sama bronić się przed tymi atakami po prostu siłą pewnych faktów czy siłą kadry, która będzie reprezentowana? Wydaje mi się, że ataki, które są nie tylko w Polsce, bo sam międzynarodowy kontekst uczelni spowodował, że już nawet w mediach ukraińskich czy rosyjskich już pojawiły się ataki na Kolegium Intermarium ze względu na to, że no my też jesteśmy zainteresowani współpracą ze wszystkimi osobami z naszego regionu Międzymorza, czyli także na przykład właśnie ze studentami z Ukrainy. To próbuje się nas dezawuować w ten, no to tutaj jasny jest ten kierunek po prostu. A to powiem, panie doktorze, w słowo, bo to jest bardzo ciekawy wątek o tych atakach ze strony ukraińskiej, tak, czy rosyjskiej zwłaszcza, bo przecież jest Instytut Ordo Iuris często przez tych lewicowych aktywistów jakoś tak szykanowany, próbuje mu się przyczepiać łatkę filorosyjską. Tymczasem widać, że Rosja jest żywo zainteresowana w ukrócaniu działalności zarówno Instytutu Ordo Iuris, jak i Kolegium Intermarium. No zwłaszcza jeśli teraz podejmujemy też zinstytucjonalizowaną współpracę z organizacją Shirazą z Ukrainy. Budujemy tam też wsparcie, zaplecze takie logistyczne dla działań analogicznych jak Instytutu Ordo Iuris. Cały ten koncept cywilizacyjny de facto, na którym się opiera Kolegium Intermarium, czyli koncept Międzymorza, budowy tego bloku państw o podobnej sytuacji geopolitycznej, podobnym dziedzictwie kulturowym, już teraz w pewien sposób ze sobą współpracujących w innych formatach, ale nie tak ściśle i nie w tak wielkim obszarze, no z pewnością zarówno powiedzmy naszym partnerom z zachodu Europy, jak i no naszym często niepartnerom ze wschodu, no stanowi jakąś konkurencję, wyzwanie polityczne, wyzwanie geopolityczne i wydaje mi się, że wszelkie po prostu tego typu instytucje, które nadają ton mnie jako w zakresie tworzenia struktur Międzymorza, no muszą się z takimi atakami liczyć, ale to jest po prostu, trzeba to przyjmować, jak to się mówi, z dobrodziejstwem inwentarza. A jeśli chodzi o ataki mediów, no które w sposób jasny są, zresztą nie kryją się z tym, skrajnie lewicowe czy wręcz lewackie, no to myślę, że to tylko dobrze świadczy o nas, że jeśli takie osoby o nas mówią negatywnie, no to pewnie chcemy zrobić coś dobrego. Zdecydowanie tak to można interpretować. Przechodząc w takim razie, panie doktorze, do dzisiejszej konferencji, tytuł Cancel Culture, miejsce prawdy w czasach cancel culture. Co to jest to cancel culture? Właśnie dlaczego trzeba z tym, jak rozumiem, walczyć, skoro jest to coś, co, jak wynika z tytułu, sprzeciwia się prawdzie po prostu i obecności prawdy w życiu publicznym. Oczywiście cancel culture to jest takie pojęcie amerykańskie, anglojęzyczne, które oznacza to, co się teraz dzieje w mediach lewicowo-liberalnych, ale generalnie przez te media i przez ten nurt polityczny w świecie
społecznym, ale także w świecie naukowym, a nawet częściowo w świecie gospodarczym krajów szeroko pojętego Zachodu, do nas też to powoli dociera, mianowicie taki koncept, że pewne idee nie tylko można, ale i należy po prostu w sposób bez wahania i stosując wszelkie możliwe środki usuwać z debaty publicznej, usuwać, kancelować całkowicie, unieważniać. To widzieliśmy na przykład, jeśli chodzi o zlikwidowanie kont społecznościowych prezydenta Trumpa. To widzimy na przykład w bojkocie czy wręcz fizycznych atakach na wykłady profesora Jordana Petersona na Zachodzie. I to jest taka metoda, dlaczego mówimy o tym cancel culture, bo to nie jest po prostu metoda dyskusji. To jest pewnego rodzaju narzędzie zaprojektowane i zaimplementowane po to, żeby już samo działało. To jest taki rodzaj narzędzia społecznego. Jeśli stworzymy pewnego rodzaju narzędzie, to już żaden inspirator zewnętrzny nie będzie potrzebny, jeśli ono zacznie w sposób naturalny funkcjonować, dlatego mówimy o kulturze, cancel culture. A czy elementy tej kultury są, panie doktorze, widoczne już także w Polsce? Mam tu na myśli choćby te różne elementy prześladowania albo szykanowania wielu profesorów na polskich uniwersytetach, albo na przykład uniemożliwianie przeprowadzenia spotkań redakcji PCH24, bo były takie sytuacje, gdy miała być premiera filmu albo spotkanie autorskie w sprawie LGBT i też było to odwoływane nagle albo jakoś tak zagłuszane. Oczywiście, to widzimy już na polskich uniwersytetach bardzo dobrze i zaczęło to niestety także docierać no nie tylko do wydarzeń społecznych, ale wręcz do wykładowców, którzy jako osoby, które no, posługują się prawdziwą wolnością słowa, czyli wolnością dochodzenia do prawdy, są atakowane i ich działalność jest, po pierwsze, fałszywie są oskarżane i są próby usunięcia ich z uniwersytetów. To na przykład sprawa profesora Ewy Budzyńskiej, którą też Ordo Iuris reprezentowało. Takie rzeczy mają miejsce, one pewnie miejsce mieć będą, dlatego musimy się bronić. Z jednej strony musimy tworzyć swoje własne instytucje, no takie jak na przykład Kolegium Intermarium, ale musimy też oczywiście odwoływać instytucje państwowe po to, żeby no, szanować wolność słowa, wolność dążenia do prawdy, wolność dążenia do prawdy, bo obecnie zaczęło się wolność słowa rozumieć jako swobodę rzucania fałszywych oskarżeń i obrażania innych ludzi. Wydaje mi się, że to są raczej takie produkty uboczne wolności słowa, a nie to, na co ona jest realnie zorientowana. Realnie ona jest zorientowana na ochronę dążenia do prawdy jako wartości, wartości moralnej, wartości filozoficznej, artystycznej, wszelkiej. I o tym bardzo dużo będziemy mogli usłyszeć na dzisiejszej konferencji. Zachęcam Państwa do tego, żeby śledzić nasz kanał, bo będzie na nim relacja. Właśnie nasi dziennikarze są obecni na konferencji Kolegium Intermarium, więc będzie na naszym kanale relacja, wywiady z osobami, które będą tam przemawiać. A panie doktorze, jedną z takich osób jest niezwykle ciekawa postać z Ameryki, pan Sohrab Ahmari, publicysta New York Times, który będzie właśnie mówił o cancel culture. Również będzie na PCH24 wywiad z panem Sohrabem Ahmarim. Zachęcam do śledzenia naszego kanału i poszukiwania tego wywiadu już w najbliższych dniach. A gdyby zechciał pan doktor kilka słów o wadze tej postaci właśnie w przestrzeni amerykańskiej powiedzieć. No, Sohrab Ahmari to jest postać wybitna, wyjątkowa wręcz. To jest osoba narodowości perskiej, nawrócona na katolicyzm, która jako osoba, która z wyboru należy do naszego kręgu cywilizacji zachodniej, bardzo dobrze rozumie pewne zagrożenia cywilizacyjne. To jest też osoba, która pokazuje, zadaje kłam też tym wszystkim oskarżeniom lewicowym, jako my byśmy byli gdzieś tam na marginesie, jako nasza uczelnia, jako nasze środowisko. To jest publicysta największych gazet amerykańskich, autor bestsellerów i amerykańskich, i światowych, właśnie takich na przykład jak The Unbroken Thread, Discovering the Wisdom of Tradition in an Age of Chaos, czyli nieprzerwana nić, odkrywanie mądrości tradycji w czasach
chaosu. Myślę, że sam tytuł tej książki mówi o tym, czym ta postać się zajmuje, jakie myśli ze sobą niesie, no i dlaczego też z zagrożeniem środowiska lewicowe na niego patrzą, bo to jest osoba, której właśnie ze względu też na jej pochodzenie, no trudno przyjąć łatkę jakiegoś takiego bigota, czy takiego prymitywnego tradycjonalisty, który nie ma tych rzeczy przemyślanych, po prostu wyrósł w jakiejś kulturze i nie wie, co mówi. Jest wręcz odwrotnie. To jest osoba, która zarówno swoją drogą duchową, jak i drogą intelektualną doszła do wniosku, że ta kultura z jakiegoś powodu odnosi sukcesy i z jakiegoś powodu jest ona atrakcyjna cywilizacyjnie i z jakiegoś powodu ta właśnie zachodnia cywilizacja dawała ludziom zawsze najwięcej wolności i upatruje on tych przyczyn właśnie w naszej tradycji. Jeśli mogę powiedzieć także o innych prelegentach, to jest na przykład... Dzisiejszej konferencji, panie doktorze, jak rozumiem. Tak jest, dzisiejszej konferencji. Żeby chociaż kilku wymienić, żebyśmy też nadali ten kontekst pewnego rodzaju, kto się u nas może pojawić. To jest na przykład profesor James Tully, wicekanclerz Uniwersytetu Buckingham. To jest minister Balázs Orbán z Węgier, przedstawiciel Uniwersytetu Macieja Korwina. To jest dr Christian Maczek, członek zarządu Johannes Messner Gesellschaft. To jest wreszcie dr Bladen Papin, wykładowca Uniwersytetu w Dallas. Myślę, że też warto wymienić bardzo ciekawą osobę, Marion Maréchal Le Pen, byłą posłankę Zgromadzenia Narodowego Francji, a także, i tutaj jest też ta nasza współpraca z innymi uczelniami, bo założycielkę i obecnie dyrektora generalnego takiej uczelni, która się mieści w Lyonie we Francji, Institut des Sciences Sociales, Économiques et Politiques, czyli Instytut Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych. Wiele zatem ciekawych postaci. Tak jak mówiłem, będzie relacja na PCH24TV z tego wydarzenia. Zachęcam Państwa do tego, żeby ją śledzić. Panie doktorze, myśmy dzisiaj mówili przede wszystkim o prawie i tym prawniczym ukierunkowaniu Kolegium Intermarium. Ja przypominam naszym widzom, że także wiele innych kierunków jest na Kolegium Intermarium dostępnych. Cała ich lista przecież na stronie Kolegium jest łatwo dostępna. Kończąc, panie doktorze, jakie jest pańskim zdaniem największe wyzwanie i w tym roku akademickim i w najbliższych latach dla Kolegium Intermarium? Coś, na czym się trzeba szczególnie skupić, żeby ta instytucja odniosła prawdziwy sukces i naprawdę mogła odcisnąć swoje piętno i na polskiej nauce, i na nauce w całej Europie, zwłaszcza Europie Środkowo-Wschodniej. No, jeśli chodzi o dydaktykę, to tutaj zgromadziliśmy taką kadrę, o której już wspomniałem, że nie mam wątpliwości, że na tym polu nasze działania nie są zagrożone. Liczymy na dalszy przyrost liczby studentów, już w sposób satysfakcjonujący startujemy w tym roku, ale w związku z tym, że nasz uniwersytet jeszcze okrzepnie, no liczymy na coraz większe wzrosty i to warto też wspomnieć ludziom zainteresowanym studiowaniem kierunku prawo na Kolegium Intermarium, że nasza uczelnia, chociaż jest uczelnią prywatną, no, co się wiąże zawsze z opłatami, jest też uczelnią, która ma bardzo szeroko rozwinięty system stypendialny. To znaczy nie wszyscy nasi studenci płacą za swoje studia, płacą ich czesne pokrywają także ofiarodawcy, darczyńcy, którzy takie stypendia fundują. To jest pierwsza informacja, a druga informacja jeszcze, jakie jest wyzwanie, a w zasadzie taka ambicja. No naszą ambicją jest jak najszybciej dostanie się do międzynarodowych rankingów uczelni. Temu będą służyć nie tylko nasze działania dydaktyczne, ale także nasze działania badawcze. Cały osobny pion badawczy zorganizowany w centra badawcze, które już teraz rozpoczęły działalność, takie jak Centrum Badań nad Rodziną i Demografią, Centrum Badań nad Integracją Europejską. Wkrótce też pierwsze działania podejmie Centrum Badań nad Rolnictwem i Rynkiem Żywności, Centrum Badań nad Wolną i Suwerenną Gospodarką, także Centrum Badań nad Konstytucjonalizmem Europy Środkowej, którego kierowanie obejmie marszałek dr Józef Zych, który zresztą jako marszałek przecież osobiście podpisywał obowiązującą konstytucję, więc no to są wybitni specjaliści, których też działania publikacyjne, działania badawcze myślę, że zostaną odnotowane w świecie akademickim.
Szerokie spektrum działań, a zatem i wiele wyzwań. Gorąco kibicuję idei Kolegium Intermarium i mam nadzieję, że uczelnia odniesie duże sukcesy, ale żeby takie sukcesy były możliwe, jest konieczne wsparcie polskich katolików, Polaków też w ogóle można takiego wsparcia udzielać, wchodząc na stronę Kolegium Intermarium. Tam jest wszystko rozpisane. Mam nadzieję, że jak najwięcej z Państwa to uczyni, bo to nie tylko zadanie w świecie dla świata nauki, ale także zadanie geopolityczne. Tak jak mówił pan doktor, tu chodzi jednak także o pewną misję cywilizacyjną. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę, bardzo dziękuję wszystkim naszym widzom za uwagę i oczywiście raz jeszcze zachęcam do tego, żeby wspierać portal PCH24. Można to robić na przykład pobierając naszego najnowszego e-booka Władcy Nowego Świata. Wszystkie informacje dostępne pod tym nagraniem. Raz jeszcze dziękuję, skłaniam się i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.